Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku na kanale. I oczywiście kolejna wizyta Luxiona. No i cóż, zobaczmy sobie co ma. Oczywiście Luxion, jak już wiecie, do poniedziałku, czyli od 3 dni po prostu, przez weekend do poniedziałeczku do godziny 12. No i cóż, mamy w Luxionie w tym tygodniu, przy tej wizycie, tam przez ten weekend mamy Boat SS Trovian i Sail Trovian Sail, czyli jest to łódka z paku, o ile dobrze pamiętam. Ona była w jednym z paków, tam chyba za te 5 dolców chyba to było, czy tam za 20, coś takiego, albo za 10, nie wiem, coś, jakiś taki paczek, taki tańszy, nie? I właśnie ta łódka była w tym paku, widzę, że tutaj jest po prostu uluksiona za końsy, więc spoko. Oczywiście jest to jednorazowy zakup, czyli te rzeczy są nietradowalne. Potem mamy MacRidera Cascard, który jest tradowalny. Potem mamy kolejnego MacRidera, czyli Cardboard Caster za 45 końców i mamy Emblem Sorcerer's Servant Emblem za 65, czyli tutaj no takie no, drogie rzeczy, 40, 90, 60, no tylko ten sale jeszcze jest tam za te 15, ale tutaj no 80, 90, 45, 60 to tak całkiem, nawet sporo. Mamy też oczywiście style starsze. Crystalline Core w tym tygodniu też są, czyli możemy kupić sobie 50 korów za po te 30 za 10. No i oczywiście kolejna szansa na te soule, co nie? Luxiona. Także no, tak wygląda Luxion w tym tygodniu. Jeśli macie ochotę sobie coś kupić, jeśli macie końsy, no to warto sobie tutaj to kupić. Zobaczmy jeszcze sobie, ile kosztuje ten Cascard. 180. No to tak, no nawet po 200 tutaj dalej, nie? 200 tysiąc. Znaczy te po milion to raczej tak wiadomo, że to się raczej za tyle nie sprzeda, chociaż w sumie kto wie. Jeszcze jest Cardboard. Cardboard. 110, okej, 110. I Sorcerer's Emblem. I jest za 45, czyli widzę, że wszystkie te rzeczy raczej powyżej 100, 130 nawet, no czy tam 120. Także no, jest, jeśli macie coins i chcecie je sobie przerobić na flux, to jest tutaj nawet spoko okazja, żeby sobie właśnie kupić coś i po prostu to sprzedać, co nie? Także no, tak wygląda Luxion w tym tygodniu. Jak już mówiłem, Luxion do poniedziałku, więc jeśli macie ochotę sobie coś kupić, to to macie teraz okazję. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.